Państwa serdecznie. Jesteście najlepszymi studentami stomatologii roku 2014-2015. Moje gratulacje. I mamy dwie grupy, wyróżnionych i laureatów. Z osób wyróżnionych Magdalena Wawrzyniak, to jest Pani. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Zalicza się Pani do najlepszych studentów. Talio, moje gratulacje. A teraz przejdziemy do grupy osób, którzy są laureatami, czyli byli najlepsi w swoich uczelniach i będą brać udział w finale, który się rozegra na Central Parku w Nowym Jorku w październiku. Najlepsza osoba z tej grupy 10 naszych studentów będzie najlepszym studentem stomatologii. Nie tylko, że z grupy najlepszych, ale będzie najlepszym i wygra nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych polskich w postaci jednego banknotu. Jest taki Iwo Domagała. Moje gratulacje dla kolegi. Proszę bardzo. I jak powiedziałem, piękny 1000-złotowy banknot. Proszę bardzo. Mateusz Bruski. Panie Mateuszu, moje gratulacje. Proszę bardzo. Oklaski porządne. Bardzo proszę. I kolejny piękny banknot. Agnieszka Stępniewicz. To Pani Agnieszka. Moje gratulacje. I kolejny piękny czek. Jeszcze raz oklaski dla najlepszych studentów stomatologii. Jak największych sukcesów w pracy zawodowej. Jesteście w zasadzie za chwilę najlepszymi lekarzami w Polsce. Jeszcze raz, teraz ja się dołączę do oklasku, bo nie mogłem. Brawo dla Was. Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej po raz kolejny na targach CEDES zaprezentowała bardzo oryginalny, nowatorski i mamy nadzieję bardzo wartościowy produkt. Nazywa się Muson. Jest to produkt w postaci tabletek musujących, służących zabezpieczeniu lekarzy stomatologów przed zakażeniami pochodzącymi od pacjentów. Kolejną wersją wartościowego produktu nowego jest Parozin w postaci większej strzykawki z inną formulacją, również skutecznie zwalczające zakażenia w kieszonkach dziąsłowych czy we wszystkich miejscach zapalenia dziąsła, gdzie domowa higiena jest utrudniona lub wręcz niemożliwa.